Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was na drugim spotkaniu poświęconym objawieniu Matki Bożej z Lasalet. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o gestach, jakie Maryja czyni. O tym, co mówi między słowami. Jakie pierwsze wrażenie zrobiła na dzieciach, które były świadkami objawienia. Zapraszam was na to dzisiejsze spotkanie z Maryją z Lasalet. Pierwszy znak, który chciałbym opisać, to znak bliskości Maryi. Piękna pani, bo tak nazywały Matkę Bożą dzieci, pozwala podejść Maksyminowi i Melanii tak blisko, jak tylko się da. Dzieci mówiły, że były tak blisko Maryi, że nikt nie mógł przejść pomiędzy nimi. Dzieci, kiedy zobaczyły Maryję jeszcze z daleka, czuły strach. Ale zaraz usłyszały słowa: Zbliżcie się, nie bójcie się. I rzeczywiście, kiedy podeszły, już bliżej nie mogły podejść, nie było żadnych barier między nimi a Maryją. Zobaczmy, jaki ten znak może być dla nas dzisiaj ważny. Maryja ma do przekazania dzieciom bardzo trudne wiadomości. I na początku chce zadbać o to, żeby nie czuły strachu, nie czuły lęku, żeby podeszły blisko, żeby czuły się po prostu dobrze przy niej. Może być czasami taka pokusa przed spotkaniem, zwłaszcza takim trudnym spotkaniem, żeby już stworzyć dystans, żeby już pokazać, że boimy się o to, co chcemy powiedzieć, co chcemy przekazać. Maryja uczy nas, że niezależnie od sytuacji powinniśmy być. Blisko, zwłaszcza wtedy, kiedy chcemy przekazać jakieś Boże słowa, jakieś ważne słowa do kogoś. Maryja nie tworzy barier jest blisko swoich dzieci. Kolejnym znakiem jest ubiór Maryi. Tutaj obok mnie na obrazie przedstawiającym objawienie Matki Bożej dla Salette widać, że Maryja ma suknię, ma fartuch. Na głowie ma czepiec. To jest strój bardzo charakterystyczny dla kobiet, które w tamtym okresie zamieszkiwały ten rejon Alp francuskich. Ten znak jest połączony z tym poprzednim, z bliskością. Maryja nie chce, żeby coś przeszkadzało w tym spotkaniu z dzieciakami. One są bardzo zaniedbane na początku mocno się przestraszyły i Maryja robi wszystko, żeby one poczuły się komfortowo przy niej. Dba nawet o taki detal jak ubiór. Święty Paweł mówi o takiej postawie, że jestem wszystkim dla wszystkich, że mogę nawet rezygnować z, pew z, pew z pewnych rzeczy, a Maryja mogła pokazać się w niebiańskim stroju, otoczona aniołami, ale rezygnuje z tego, żeby pokazać, Dzieciom, że naprawdę jest mamą, która troszczy się o nich, że nie zależy jej na tym, żeby tworzyć jakąś barierę między nimi. Od niej możemy naprawdę się dużo uczyć, zwłaszcza w takich sytuacjach, kiedy jako chrześcijanie musimy kogoś upomnieć, podejść do kogoś, powiedzieć jakieś trudne słowa, żeby zadbać nawet o detale, żeby ten ktoś poczuł się dobrze, żeby nie tworzyć sztucznych barier. Kolejny bardzo silny znak na Salet to znak krzyża. Widać tutaj na obrazie, że Maryja na piersiach nosi duży krzyż. Chciałbym wam pokazać mój krzyż misyjny. Każdy saletyn taki krzyż otrzymuje na ślubach wieczystych. Wyobraźmy sobie sytuację. Maksymin i Melania, Melania 15, Rad Maksymin 11, podchodzą do Maryi, są bardzo blisko niej, tak blisko, że nikt nie może. Przejść pomiędzy nimi, i na wysokości wzroku mają właśnie krzyż. Mało tego: dzieci opisywały, że całe światło, które biło od Maryi, swoje źródło miało w krzyżu. Może to dziwnie zabrzmi, ale w centrum objawienia Matki Bożej na Rasalet, jak i w centrum każdego innego objawienia, nie jest Maryja, ale jej syn Jezus Chrystus. To bardzo ważny, silny znak dla nas dzisiaj. Zwłaszcza w tym czasie kryzysu, wywołane, wywołanego epidemią koronawirusa, kiedy wielu ludzi chce szukać też w objawieniach prywatnych jakichś sensacji, szukać jakichś potwierdzeń, apokaliptycznych, wizji, które mają zaraz nadejść. A Maryja mówi po prostu: Zobacz, w centrum jest on. Zobacz, co on zrobił dla Ciebie. Czy to jest Bóg, który tak może traktować swoje dzieci? Przyjmijmy ten znak, który Maryja przynosi nam na Lasolet. Znak krzyża, którego bije światłość dla świata. I ostatni znak, o którym chciałbym powiedzieć, czyli łzy Maryi. Być może objawienie Matki Bożej w Lasalet właśnie najbardziej znane jest z tego, że ona płacze. Mówimy Matka Boża Płacząca. Kiedy dzieci zobaczyły siedzącą na kamieniu kobietę, nie wiedziały wtedy jeszcze, że to jest Maryja, już od razu dostrzegły, że ona płacze, że w dłoniach skrywa twarz i z jej oczu płyną łzy. Pierwsza myśl, jaka przyszła im do głowy, to taka, że pewnie jakaś Mama z wioski poszła w góry, żeby się wypłakać, bo skrzywdziło ją jej dziecko. Popatrzcie, jaka świetna intuicja tych dzieciaków. Maryja jeszcze nie zaczęła głosić orędzia przekazywanego słowami, ale już przemawia do Maksymina i do Melanii. Można powiedzieć, że już ten jeden z najważniejszych przekazów informacji już dotarł. Że, że, że ona płacze, że troszczy się. Dzieci opowiadały o tym, że Maryja płakała cały czas. Na początku, kiedy ją zobaczyły, kiedy siedziała, i później, kiedy wstała i zaczęła mówić do nich orędzie, również z oczu upłynęły łzy. Kogo nie ruszają łzy mamy? To jest znak ponadczasowy, który przemawia niezależnie od wieków. Tyle osób też zmieniło drogę swojego życia, kiedy zobaczyło łzy swojej bezradnej mamy, która już nie wie, co robić, żeby jej dziecko poprawiło się. Maryja przychodzi na Lasalet i, i płacze, mimo że jest w niebo wzięta, że jest tą wybraną przez Boga osobą wyjątkową, absolutnie. I ona jest na tyle blisko nas... Że robi taki dość szalony gest i płacze. I płacze. Ta, która jest w niebie, wlewa łzy, bo jej dzieci się gubią, bo straciły gdzieś drogę, cel. Pamiętajmy o tym znaku Maryi, tak mocnym, tak przemawiającym, o jej łzach. Dzisiaj powiedziałem Wam kilka słów na temat tego, co Maryja mówi między słowami na lasalet. Od następnego odcinka chciałbym się już skupić na głównych tematach z orędzia, na tym, co Maryja chce nam powiedzieć dzisiaj, w tym momencie czasów ostatecznych. Zachęcam Was do przeczytania całego orędzia, nie jest ono długie, link znajdziecie w opisie do filmiku. Do zobaczenia! Pamiętajcie, żeby dbać o siebie, o innych i o podstawowych zasadach na ten czas, który przeżywamy, czyli zostań w domu i módl się.